Kto tam łazi? Co pan tam tak nasłuchuje, panie Piotrowski? Dobry wieczór. A łazi ktoś czy co, bo ja wiem. Dobranoc. Dobranoc. Jest tu kto? Coś się tam dzieje? Chyba się dzieje. A co tu się może dziać? Niech pan popatrzy. Niech pan tam nie wchodzi. Coś pan taki strachliwy i to w waszym fachu. Ja się tam umarlaków nie boję, tylko żywych. Panie Piotrowski, ma pan w domu kłódkę i kawałek łańcucha? No, może się coś znajdzie. No to przynieś pan, do jutra zabezpieczymy. Idę, tylko niech pan tam nie wchodzi. Kiepsko widać po ciemku. Ciszej nie możesz? U Rauszów trumna, otwarta, nieboszczyk leży. Bardzo zmieniony? Lulciu, ale tam nieboszczyk, trumna otwarta. U Rauszów? U Rausz. Chodź. Idziemy. No chodź. Wszystko już ci się w tym swoim starym, głupim łbie pieprzy. O Jezu! Tu jest. Leć na komisariat. No i co? Człowieku, po takiej ulewie, co to może być? Samochód. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc tak jak przypuszczałeś. Dobra, dobra, mów. Kapral Zawada ma tu w pobliżu rodzinę. Był wczoraj wieczorem u nich na kolacji. Wyszedł dobrze po północy, usłyszał hałasy na cmentarzu, wszedł do środka i już nic więcej nie pamięta. Tyle się dowiedział od niego lekarz. Po przywiezieniu do szpitala znowu stracił przytomność. A czuć było od niego alkohol? Kapral to przyzwoity człowiek. My się pana nie pytamy o świadectwo moralności naszego funkcjonariusza, tylko po prostu o to, czy Zawada był pijany. Może był trochę przyprawiony, ale nie za bardzo. No dobrze, niech pan mówi dalej. No, to jest dawna ewangelicka część cmentarza. Teraz tu nikogo nie chowają. Pastor umarł. Brama normalnie jest zamknięta. Teraz tu nikt nie przychodzi, nawet kwiatów nie kradną. No, zakochane parki to dają sobie radę z tą waszą bramą. No, a najwięcej to wiosną i latem. Najgorszy to ten nowy weterynarz. Maluchem to tu pod sam mur podjeżdża. Chyba teraz jeszcze trochę za zimno, nie? No ja wiem. No dobrze, a nikt obcy się tu ostatnio nie kręcił? Nikogo podejrzanego państwo nie zauważyli? No dawniej jak był pies, to tu często zaglądałem. Teraz już stary jestem, sam niedługo dla siebie będę miejsca szukał. Nasz dom na katolickiej części stoi. A co się stało z psem? No struł się czymś i zdechł. Kiedy? No, jakieś parę dni temu. Kiedy dokładnie? No 2-3 dni przed pogrzebem. A ten grobowiec, to już jak mówiłem, jest rodziny von Rausch. Tutaj było dużo Niemców kiedyś w mieście, więcej jak Żydów. Ten Rausch to miał gorzelnię, cukrownię i młyn. A wszyscy chyba już powymierali. Ostatniego niedawno chowali. Skądś go przywieźli, była komisja, dlatego 2 trumny. Z zagranicy go chyba przywieźli. Kto był z rodziny? A nie wiem, sami nie tutejsi. Sprytni amatorzy, żadnych śladów. Włamanie na chama. Wygląda na łom i piłkę do metalu. Pracowali chyba w rękawiczkach. Hieny. Dziękuję bardzo. A trzeba sprawdzić operacyjnie okolicznych grabarzy, no i w szpitalu tych, co myją i ubierają zwłoki. Chociaż wątpię, bo to bogaci ludzie, a tutaj paskudna robota i wątpliwy zysk. Bogaci? A jak? Nawet oficjalnie stawki są bardzo wysokie. Kilkaset złotych za każdą czynność. Mycie, ubieranie, golenie. A i tak trzeba dawać 3 razy tyle, co stawki. Jak chowałem stryja, to jeszcze 1000 złotych dołożyłem, żeby zrobił na czas. Jakby zażądał 2, to też bym dał. Oburza mnie takie przepłacanie. I to wy, pracownik resortu, mówicie takie rzeczy. Wie pan, czasem to mi się zdaje, że pan Armię Zbawienia powinien założyć. Co niedzielę by pan grał na MDM-ie na trąbie. Od czego zaczynamy? Od miejsca, w którym zwłoki przekroczyły granicę. Dziękuję bardzo państwu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Skompletujmy na jutro wszystkie dokumenty dotyczące tego pogrzebu. Ktoś musi mieć do tego grobu jakieś prawo, własności, czy ja wiem. No, czyjeś to formalnie musi być. To są dowody odpraw ułożone chronologicznie. Dziękuję bardzo. To może pan to... Chciałbym wyjaśnić, że odprawy celnej w ścisłym tego słowa znaczeniu właściwie nie ma. No, ograniczamy się do oględzin pieczęci i sprawdzenia dokumentów. Rozumiem. A jak często macie państwo tego rodzaju przesyłki w ogóle? Kilkadziesiąt razy rocznie. Jeżeli ja nie jestem panom teraz potrzebny, to może zostawię akta, bo... mamy tam 2 cudzoziemców i jednego, zdaje się, oryginalnego kosaka w teczce. Ja zaraz wrócę. Dobrze, dziękuję bardzo. Wie pan, co tu jest interesujące? Prawie wszystkie te przesyłki, które pochodzą z Londynu, są wysyłane przez tę samą firmę angielską. Funeral Home, Londyn, W1, liczba? Co to znaczy W1? Dzielnica w Londynie. Ale nigdzie tu w ciągu ostatnich dni nie widzę nazwiska Rausza. Dokumentacji na to nazwisko nie ma, on przecież był chowany stosunkowo niedawno, co to parę dni przecież, nie? A może go przywieźli pociągiem? No fakt, może. Czyli tak, sprawdzić trzeba centralnie wszystkie tego rodzaju przesyłki i ustalić potem, czy gdziekolwiek w kraju zdarzały się podobne przypadki profanacji. Jeśli tak, to trzeba sprawdzić, czy były to groby ludzi zmarłych za granicą. Dowiemy się wtedy, czy to zwykłe gówniarstwo cmentarnych hien, czy też można to wiązać... Myśli pan o przegostwie? No wie pan, wykluczyć tego nigdy nie można, chociaż z drugiej strony nie wydaje mi się. Mam tu jeszcze coś dla panów. Dzisiaj rano odprawiono zwłoki, które mają być pochowane w Warce pod Warszawą. Niech się pan tak nie śpieszy, panie poruczniku. Skończymy tylko te pierożki i zaraz pójdziemy do tych smutnych obowiązków. Ci nieboracy już przed naszym panem stoją, a ich doczesne szczątki rzadko z trumien uciekają. Ten młody człowiek to na pewno nawet nie wie, jak smakują dobre pierożki. Teraz już będę wiedział. Zawsze mu mówię, żeń się, zobaczysz, co to dom. A co? Jeszcze kawaler? Kawaler. A, to już pora. Tego jeszcze nie było. Milicja na plebanii. A przez proboszcz zadowolony, jakby prymasa zobaczył. Przecież ich nie zapraszał. Ten gruby to na początku, ależ nie, dziękuję bardzo. A potem za 30 pierogów zjadł. Proszę tędy, panowie. To jest kaplica przycmentarna. Trumna, tak jak przywieziono rano, stoi nieruszona. Rodziny nie było jeszcze. Pieczęcie w porządku. No, to mamy pierożki. Trzeba będzie ściągnąć dochodzeniówkę. Czy ja mogę o tej porze dzwonić z plebanii? A, bardzo proszę. Dziękuję. Trzeba mieć mocne nerwy do tej roboty. Chyba że ktoś przyzwyczaił. Tak. A co z tym sprawdzeniem okolicznych grabarzy? Wszyscy czyści. Czyli 3 listy przewozowe i 3 w Lamaniu. Ale jak podkreśla komenda miejska z Nowego Targu, w ich przypadku to wcale nie wyglądało na rabunek. Na ręku tego staruszka pozostała złota obrączka. Czyli w 2 innych meldunkach włamanie do grobów, a w jednym do trumny przed pogrzebem jeszcze w kościele w Kostnicy. Brakujący meldunek z Kielc. Sławek. Tak, słucham. Przepraszam. Tak, nowa, ładna i jest córką mojego przyjaciela. Ani słowa do niej, jest pod moją osobistą ochroną. Rozumiemy się? Jej też to zapowiedziałem. Daj nam coś do picia. Pan major kawę? Tak. A pan poruczniku? Herbatę, jeśli pani łaskawa. A pan? Przynieś mu też herbatę. Ci też, czyli 4 wyłamania. Mogę już mówić? No nie wygłupiaj się, Sławek. No dobrze, w takim razie mam następujące propozycje. Myślę, że trzeba wysłać rozkaz do tych 4 komend. Normalnie obserwacja rodzin, poziom życia, wydatki. No i jednak niech na wszelki wypadek spróbują ustalić, czy ktoś z najbliższych nie pracuje na stanowisku mogącym interesować obcy wywiad. I do pana majora będę jeszcze miał prośbę. Proszę. Żeby pan major zadzwonił może do Głównego Urzędu Ceł. Dobrze byłoby, jakby nam meldowali o każdym awizowanym transporcie zwłok do Polski. Zgoda. A co z rodziną od tego pierwszego grobowca, tych von Rausch? Mam adres faceta, który wyraził zgodę na pochowanie tamtych zwłok. Chciałbym tam zaraz pojechać. Słucham. Panie majorze, dzwonili z KDM Wola. Mają przesłuchiwać rodzinę w sprawie profanacji grobu na cmentarzu w Warszawie. Dziękuję. Myślę, że teraz chyba to powinno cię zainteresować. No jasne. No to jedź. A mogę wyjść przez sekretariat? Tylko szybko. Tak jest. Mój świętej pamięci mąż do śmierci był zdania, że każdej chwili gotów jest oddać życie w walce z bolszewizmem. Tyle, że ostatnio stan zdrowia mu na to nie pozwalał. Sam generał Anders bardzo go cenił. A teraz tak przyszła ubrana na pogrzeb dziadka. Pisze wiersze, robi fotografie, a nie odróżnia Churchilla od Stalina. Czy po sprowadzeniu zwłok małżonka pani nie zdarzyło się coś dziwnego, coś, co by panie zastanowiło, zdziwiło? A cóż ją może dziwić? Chyba to, że ja jeszcze żyję. Przepraszam bardzo, czy robiła pani zdjęcia na pogrzebie też? Tak, robiłam. Czy ktoś obcy może interesował się terminem tego pogrzebu? Nie wiem, pytał, telefonował? O znajomych sama zawiadomiłam osobiście. Tych z dawnych lat, niedobitki. A na pogrzebie widziała pani kogoś obcego? Na pogrzebie męża miałam się rozglądać za obcymi. No pan wybaczy. To może zróbmy tak. Ja odwiozę panię do domu i przy okazji zobaczę te zdjęcia, o których była mowa. Czy pan jest z milicji? Bo ja nie widzę dystynkcji. A może z grabarzy? O, ja jestem bardzo przesądna, ja grabarza do domu nie wpuszczę. Nie ma obawy. Pani pozwoli, porucznik Borewicz. Izabela Brońska-Szczejkowskich. Bardzo mi miło. Barbaro, idziemy. No, dziękuję panu bardzo. Ja wezmę na rękę. No i jak? No, bardzo interesujące. To może teraz przejdziemy do mojego pokoju. Proszę bardzo. Tylko drzwi mają być otwarte. Czy ja mogę być normalna? Jak dotąd nie ma takiego obowiązku. Chwała Bogu. Proszę pana, mój ojciec był z pierwszą armią. Pod Lenina, matka Waka, dziadek Wandersa, a babcia nie dałabym głowy, czy nie była przez kilka miesięcy kochanką Mikołajczyka. Proszę. Jeszcze na domiar wszystkiego mogłaby pani zakochać się w komunizującym księdzu i urodzić babci czarnego prawnuczka. Dlaczego czarnego? Bo ksiądz do tego wszystkiego mógłby być z Gany. To wszystko znajomi, rodzina, tak? Tak. I wszystkich tu pani zna? Wszystkich. Zaraz. Kto to jest? To dziewczyna w futerku. Ta? Ta. No kto to jest? No nie wiem. Mówiła pani, że wszystkich pani zna. No widocznie nie wszystkich. Może mi pani pożyczyć tę odbitkę? Proszę. Zadzwoniłbym do pani za jakieś 3 dni i oczywiście oddam. Przy okazji może wypijemy kawę. No, osobiście wolałabym barszczyk z uszkami. Tyle samo pana będzie kosztowało. Z tym, że jeśli pan ma ochotę mnie podrywać, to niech pan sobie odpuści. Brzydzą mnie te sprawy. Oczywiście może to być jakiś punkt zaczepienia, tylko tyle, że to kobieta, właściwie młoda dziewczyna. Zobaczymy, co powie grabarz, ten Piotrowski. Na razie jadę do Rauscha i za godzinę zamelduję się u pana majora, bez odbioru. Co pani chce przez to powiedzieć? Nic. A co to za ton? Może panu niewygodnie wydawać kwity. Proszę. Może pani w ogóle nie płacić. Dziękuję, reszta dla pana. Dzień dobry. Pan Rausch? O co chodzi? Chodzi mi o to, czy pan jest pan Rausch. A może pan woli von Rausch? Czego pan chce? Ja jestem z milicji. Fonem to już postaraj się 35 lat temu, żebym przestał być. Tyle, że wam wtedy słoma z butu wyłaziła. Ale Rausch jestem nadal. Słucham. Tu będziemy rozmawiać? Proszę tutaj. Słucham? Czy ma pan krewnych za granicą? Nie, nie mam. To znaczy... miałem. No to jak w końcu? Nie, nie mam. A w kraju? Teraz to już nie. Rodzinę. Panie Rausch, na ogół każdy człowiek wie, czy ma rodzinę, czy nie ma. Żonę miałem. Rozwiodłem się. Mhm. A gdzie teraz mieszka pańska żona? No dokładnie nie wiem. Gdzieś pod Krakowem prowadzi biznes. Innych krewnych pan nie ma? Nie, nie ma. A czy ma pan może grób rodzinny w Wadowcu? To nie ja, to właściwie... Ma pan ten grób, czy pan nie ma? No, można by to tak nazwać. A oczywiście, żeby można, panie Rausch. Przecież podpisał pan dokumenty. Wyraził pan w nich zgodę na to, żeby pochowano w tym grobie niejakiego Henryka Skawińskiego, zmarłego w Curychu, tak? To żona. To żona. Co panu jest? Błagam, jestem chory. Przepraszam pana. Chce pan coś popić? Dziękuję. Serce, tak? No jak? Możemy dalej rozmawiać? Moja była żona zwróciła się do mnie z prośbą o to pozwolenie. Ten Skawiński, a raczej Skawiński, to krewny mojej żony. Wspaniały człowiek. Pomagał nam finansowo po wojnie. Chciał być pochowany w kraju. Pisał tam coś o słoniach. Podobno stare słonie wracają zawsze w buszu w to miejsce, gdzie się urodziły, żeby tam umrzeć. Był pan na pogrzebie? Nie, nie byłem. Ma pan coś jeszcze do powiedzenia? Nie. Dlaczego? Proszę pana, dostanie pan do nas wezwanie na komendę, na przesłuchanie, a gdyby pan sobie coś w międzyczasie przypomniał, to tu jest moja wizytówka. Do widzenia pan. Ale ja... Panie poruczniku... Słucham pana. Czy to coś poważnego? Co? Co pana tak niepokoi? Dlaczego mam być wezwany na komendę? Po co? Widzi pan, do tego pańskiego grobowca dokonano włamania. Ale ja o tym nic nie wiedziałem. A skoro pan nie wiedział, to teraz się pan dowiedział. Przy okazji chcę pana poinformować. Popełniono morderstwo. Zginął jeden z tych, co, jak pan to nazwał, kiedyś im słoma z butów wystawała, teraz był w lakierkach. Niech pan spojrzy. Tę dziewczynę pan zna? To nie jest ten pogrzeb. A skąd pan wie, skoro pan tam nie był? Nie, nie znam tej dziewczyny. Tak. Do widzenia panu. Do widzenia. Powiedział, że jej nie zna, ale wyraźnie coś kręci, o czymś nie chce mówić. Nie wiem, zasłabł nagle, albo chory, albo udawał. No zobaczymy, jadę na razie na cmentarz do tego grabarza, bez odbioru. Muszę się z tobą zaraz zobaczyć, ale musisz. Kazali mi się zgłosić. Jutro, do komendy. Co? Nazwisko mam. Czekaj, zaraz. Borewicz, porucznik. Przyjedź. Potem może być za późno, rozumiesz? Ale ja cię nie straszę. Ja mam dość tego wszystkiego. Powiem mu wszystko. Jestem już za stary. Mam dość tych twoich pomysłów. Halo? Halo? Może pan spróbuje? Domowe, specjalnie kiszone. Nie, dziękuję bardzo. Niech pan spojrzy. Ech, to nie nasz cmentarz. Zgadza się. A tato to było. A nie wie pan, kto to jest? Nie. Ale to na pewno nikt stąd. Jest pan pewien, że ona tu wtedy była na pogrzebie Rausza? Byłam. A jak gustownie była ubrana, te lisy? Teraz, panie poruczniku, to ze 100 tysięcy jagopszu. Jakie lisy? Jakby to były lisy, to by było widać, że to są lisy. Gówno się na tym znasz. Tak. Dziękuję panu. Jeśli to debiutantka, albo po prostu przypadkowy zbieg okoliczności i jest to najniewinniejsza dziewczyna, to ja nic panu nie pomogę. Jeżeli była kiedykolwiek skazana lub aresztowana, to znajdą panu jej nazwisko i dane personalne w ciągu paru minut. Zamówiłam panu wejście na komputer o godzinie 12. Dane wyjściowe ma pan już przygotowane. Panie, dziękuję bardzo pani. Co, nie wygląda na słodką? Raczej na wytrawną. Tak. Ale pan zdaje się takie lubi. Tylko nie wiem, czy na przesłuchaniach. A kto mi tu robi taką reklamę? Krasnoludki. Ej, ty, bo się zakochasz. Dobry tytuł do ekspresu. Romans porucznika milicji z hieną cmentarną. Dobre? Bardzo dobre. No i co masz? Sprawdziłam. W rejestrze skazanych jej nie ma. Sprawdziłam też wszystkie formularze wizowe ze zdjęciami kobiet, które w ciągu ostatniego roku ubiegały się o przyjazd do Polski z Anglii, ze Szwajcarii. Nie ma jej, łącznie z odrzuconymi. To. Ale mam coś dla ciebie. Pracownik tego domu pogrzebowego w Londynie, Funeral Home, był 4-krotnie w Polsce. Terminy jego przyjazdu pokrywały się z terminem sprowadzenia zwłok. To co? To normalne, logiczne, nie? No nie bardzo. Nigdy nie był przed pogrzebem, zawsze po. A co to za facet? Został parę lat temu za granicą. Znudziła mu się socjalistyczna ojczyzna. Nazywał się Jan Cieplik, obecnie John Cieplik. Czyli imię mu się też znudziło. Mr. John Cieplik. Dobranoc, panie kierowco. Obywatelu poruczniku, poczekaj, słucham. Czy powtórzyli panu, że zgłaszał się ten, jak mu tam, Rausch? Tak, tak, mówili. A on zostawił tu numer telefonu? Tak, jest tutaj na kartce, proszę. Mogę? Proszę bardzo. Zadzwonię później. Halo? Halo? I daj mi jeszcze karetkę z pogotowia weterynaryjnego. Teraz? Tak, zaraz. Co, pies ma zawał? Najpóźniej po południu chcę mieć wynik sekcji tego psa. Zawiadom również weterynarza wojewódzkiego, żeby dokonali ekshumacji tego zdechłego psa od grabarza, tego Piotrowskiego. Aha, i niech ekipa zabierze jeszcze od nas jakiegoś elektryka. Kogo? Mówię, elektryka. Chcę, żeby ktoś z fachowców potwierdził te moje podejrzenia z tą oprawką. Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem dobrze, tyle tylko, że jest 2:00 w nocy. Wiem, u mnie też, bez odbioru. Kurczę, zegar mi spieprzono. Ono stało u Rausza jakoś w ramce, na ścianie? Nie, nie, luzem leżało w takich szpargałach w szufladzie. No chyba ta sama. Może by jakiś antropolog się wypowiedział. Chociaż podobieństwo tak na oko do Rausza żadne. Co to może być? I co dalej? Sekcja wykazała ewidentne porażenie prądu. Aha, i jeszcze coś. 2 złote 20-dolarówki. Miał je przy sobie. Po ile teraz? Oficjalna cena skupu 92 000. Za jedną. I mamy chyba adres żony. Mieszka pod Krakowem, prowadzi jakiś duży biznes, jakiś przerób kości na mączkę czy coś takiego. Duże pieniądze w każdym razie. Rozeszli się parę lat temu. Na to, że on coś w czasie rozmowy ze mną kręcił, to tego jestem pewien. Ale co jest na pewno z faktów? Konkretne wnioski? No cóż, niewiele. Ktoś wykręcił żarówkę z oprawki i on zapalał światło, wkręcając żarówkę ręcznie. Ktoś rozlał wodę na betonowej posadzce. Ktoś otruł psa. Mam już wynik sekcji weterynaryjnej. Masz dużo tych ktośów. No faktycznie trochę utknąłem. W każdym razie tego zdjęcia nie chcę na razie dawać do gazet, żeby ich nie spłoszyć. Jeśli po twojej wizycie u Rausza i jego telefonie ktoś przygotował pułapkę, to już o nas wiedzą. Tyle, że nie wiedzą, co wiemy i kogo podejrzewamy. No cóż, to jedź do tej bylej żony, co to ma teraz biznes. Tak jest. Pani Rausch może? Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Moje nazwisko Borewicz, ja jestem z Komendy Stołecznej Milicji. Czy mogę pani zająć parę minut czasu? Oczywiście, chwileczkę. Nie czekaj na mnie, sama przyjadę. Kupiłem bilety na 4:00. Chciałaś koniecznie na dzisiaj. Ale teraz nie chcę. Zobaczymy się w domu, pa. Syn? Kierowca. Przystojny. Interesują pana chłopcy? Niech Pan Bóg broni. A mnie tak. 25 lat skończyłam, 50 jeszcze nie mam i mam bardzo dużo pieniędzy. Proszę, może przejdziemy do biura. Proszę bardzo. Napije się pan kieliszek koniaku? Nie, dziękuję. A może woli pan whisky, ale bez lodu u nas często wyłączają prąd. Dziękuję bardzo. W ogóle dziękuję za alkohol. Jeden kieliszek? Kamis przewróci się w grobie. Daleki jestem od szlachetnych zasad skautingu, ale być może będę musiał skończyć tę rozmowę, mówiąc, pani pozwoli ze mną. A wypity wcześniej alkohol raczej utrudnia takie sytuacje, nie? Teraz ja mam do pani parę pytań. Po pierwsze, kto to jest? W pewnym sensie nasza córka. Nie rozumiem. Magdę adoptowaliśmy, jak była małym, miłym dzieckiem. Czy pani wie, że pani były mąż nie żyje? Słyszałam, podobno jakiś wypadek. Tak. Będzie pani na pogrzebie? Nie. A ona? Nie wiem. A gdzie ona mieszka? Nie utrzymuję z nią żadnych kontaktów. Dlaczego? Chyba nie muszę się panu z tego tłumaczyć. No faktycznie nie musi pani, ale ja wtedy mogę wezwać panią do nas i tam dopiero formalnie odmówi mi pani zeznań. Nie utrzymuję z nią żadnych kontaktów. Okazała się być dziwką i złodziejką. Hmm? Tak. Okradła mnie. Uciekła z domu, była w domu poprawczym. Użyłam na nią ciężkie pieniądze. Uczyła się nawet u Urszulanek. Co za głupota adoptować cudze bękarty. Nie sądzi pan? To pani prywatna sprawa. Ja nie lubię tego określenia w ogóle, a w stosunku do dzieci z sierocińca w szczególności. Co dalej? Pierwszą skrobankę musiałam jej załatwić, jak miała 15 lat. Mhm. Po naszym rozwodzie została ze mną. Z moim niedoszłym drugim mężem miałam wyjechać batorym na Wyspy Kanaryjskie. Napisała na mnie donos, no i nie dostałam paszportu. Jak się później okazało, ona z nim wyjechała, zabierając całą moją biżuterię i $2000. Później jeszcze 2 razy uwierzyłam, że się poprawi. Wystarczy? Otrzyma pani wezwanie od nas i będzie pani musiała być formalnie przesłuchana. Jeszcze panu mało. Przy świadkach, obcym ludziom. Czy to, że miała jędrniejsze piersi i była w łóżku lepsza ode mnie, też mam opowiedzieć? Niepijący świętoszek. Ale władować się człowiekowi z buciorami do duszy to wasza specjalność. Wywlec ludzkie brudy, kazać się spowiadać z tego, co wstydliwe. Widzi pani... Tak, wiem, powie mi pan zaraz jeszcze o interesie społecznym. W dupie mam taki interes społeczny, w którym krzywdzi się choćby jednego człowieka. Rozumie pan? Widzi pani, jeśli chirurg zacznie się rozczulać nad obcinaną nogą, to w końcu chory umrze na gangrenę. Z tym, że oczywiście ma pani trochę racji. A ja wbrew pozorom nie chciałem wywołać u pani niedobrych wspomnień. A wracając do sprawy, ona nosi nazwisko Rausch? Nie. Parę lat temu wyszła za mąż. Nazywa się Cieplik. Cieplik? Tak. Czy pani może mi dać jej dokładne dane personalne? A czy mogę wiedzieć, co znowu narozrabiała? Daruję pani, ale na to pytanie nie umiem jeszcze odpowiedzieć. No niech pan uważa. To spryciara i kanalia. Już jako dorosła dziewczynka ugotowała grzałką rybki w akwarium. No i żadnemu chłopu nie przepuści. Czyli tak, Magdalena Cieplik, tak? Tak, urodzona 5 września 1949 roku w Krakowie. Adresu pani nie ma? Nie. Jak pani udało się dostać do pracy w locie? Jakie ma pan zastrzeżenia? Nie, nie mam żadnych. Przeciwnie. Wydawało mi się, że już od paru lat u was ładnych dziewczyn nie przyjmują. Ma pan przygotowane takie powiedzonka do podrywania? Czy wymyśla je pan tak od ręki? Różnie. Bo raczej nie wygląda pan na myśliciela, ale na boksera. Tak? Tak. I Tokiewskiego, bo panu nos rozkrasił. Proszę bardzo. Do widzenia, pani Małgosiu. Do widzenia. Hej, uważaj, bo cię ukradną. Myślałam, że wyjdziesz ze stewardesą uwieszoną na szyi. Nie, steward leci. Siadaj. Okazuje się, że to jest córka Rausza, adoptowana. A co tutaj? Jest następna przesyłka, tym razem pociągiem. Pogrzeb pojutrze. Ustal, gdzie będzie pochowany. Już ustaliłam. Nawet grobowiec obejrzałam, jest w starej części cmentarza. I trasę, którą może będzie przechodził kondukt. Też filmujemy cały ten orszak. Obstawa cmentarza na 6 rano, a teraz pojedziemy do biura ewidencji ludności. Po co? A bo nie wiem jeszcze, gdzie ona mieszka. Wiem, że się nazywa Magda Cieplik, ale gdzie mieszka? I nie zostawiła nowego adresu? Nie. Ma zapłacone do końca miesiąca, więc być może przyjdzie. Może wyprowadziła się do narzeczonego, posprzedawała wiele rzeczy. Rozumiem. A wie pani, gdzie ten narzeczony mieszka? Nie. A gdzie ona pracuje? Wie pani, ja jestem jej kuzynem, przyjechałem z zagranicy i będę tylko kilka dni w Polsce. Ogromnie mi zależy na kontakcie z nią. Dostałem ten adres od jej matki z Krakowa. Od jej matki? Pani Magda mówiła zawsze, że jest sierotą. Pan się chyba myli. Nie, niemożliwe. To jest Magda? Tak. No. Wie pan, bardzo niechętnie mówiła o swojej pracy. Ale wiem, że pracuje w szpitalu na Lindleya. Tylko nie mam pojęcia, co tam robi. Tak. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. No i co? Wyprowadziła się. Kiedy? W zeszłym tygodniu. Ale podobno pracuje w szpitalu na Lindleya. Słuchaj, ile tam jest wyjść? 3. To spróbuj, wywołaj jeszcze 2 cywilne radiowozy. Obstawimy to. Może się akurat uda dochodzić. Druga powinni zaraz zacząć wychodzić. A nie prościej będzie przez kadry? Nie chcę przez kadry, a poza tym tak będzie szybciej. A wracając do tych zwłok, o których mówiłaś, to kiedy one mają być w Warszawie? Już są. Powinny być w kościele. No wołaj te radiowozy. Powiedz mi, Ewa, kiedy człowiek wyprzedaje rzeczy? Kiedy ma zamiar wyjechać. No. Czyli co? Biuro paszportowe, nie? Spróbuj dowiedzieć się, czy panienka nie wybiera się w daleki świat. Jakby się okazało, że tak, to niech zrobią ksero z formularza paszportowego. Czekaj na mnie w komendzie, hej. Sławek. Jak na sierotę, to niezła ta kurteczka. No dobra, niech cię, chłopcy, odwołaj ich i niech cię podrzuci ktoś na kruczą. Uprzejmie przepraszamy i informujemy, że przylot samolotu Polskich Linii Lotniczych rejs 282 z Londynu jest w dniu dzisiejszym opóźniony o 3 godziny. Przylot jest planowany na godzinę 17:15. Polish Airlines regret to inform that the arrival of airplane flight number 282 from London is delayed today. Estimated arrival time 5:15 p.m. Jacek? Jest opóźnienie. Czekaj na nas w Wiktorii. Nie pieprz, dobrze? No. Dzień dobry, pani Mario. Czy dzwonił ktoś do mnie? Kuzyn? Czy mówił coś jeszcze? A jak wyglądał? Dziękuję, pani Mario. Do widzenia. Może wpadnę. Słuchaj, ustal zaraz wszystkie nazwiska osób, dla których od dziś są zarezerwowane pokoje w Wiktorii. Dobra, dalej. Niech dyżurny prokuratury podpisze natychmiast zezwolenie na podsłuch. Nie gdzie, a kogo. Tak sformułuj wniosek. Nie chodzi o hotel. Z tym, że chcę to mieć absolutnie formalnie załatwione. No, dobra, cześć. Słucham cię. W sumie 14 osób. Z Londynu są 3. No i chyba trafiłeś. Jest wśród nich przedstawiciel firmy pogrzebowej, ten Cieplik. Rezerwacja od dziś na 3 dni. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór? Zrozumiałem, dziękuję. Jak zrozumiałeś, Abel? Zrozumiałem. Zaraz mnie poproszę. A my przed chwilą minęliśmy Kopenhagę. Jesteś zobowiązana do zachowania tajemnicy tej rozmowy. To rozgarnięty gliniarz. Słucham? Małgorzata Czarnecka. Kto? Małgorzata Czarnecka, stewardesa. Aha. Mówi porucznik Borewicz, mamy taką prośbę. Czy mogłaby pani jakoś sprawdzić, czy leci tym samolotem pan John Cieplik? Naturalnie pod żadnym pozorem on się nie może dowiedzieć o tym, że się nim interesujemy. Tak, już sprawdzam. Zgłaszam się ponownie. Rejs 312 z Londynu. Jest. Leci. John Cieplik. Dziękuję bardzo. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy pani leciała wczoraj z Krakowa do Warszawy o 12:30? Tak, poleciałam z dyżuru zastąpić chorą koleżankę. No to kłania się bokser myśliciel. A nos mi złamali nie na ringu, tylko dawno temu 9 górali było w pewnej kwestii innego zdania niż ja. I tak się to skończyło. To wszystko. Na razie, bez odbioru. Do widzenia. Wiesz, że nie wolno prywatnie gadać na pani. Z milicją? Baj, przyniosę wam kawy. Komenda miasta, wejdź ze mną za chwilę do budynku. Kierowca czerwonego Renault 5 numer WAA5716 jest proszony o natychmiastowe zgłoszenie się do samochodu. Powtarzam, kierowca czerwonego Renault 5 numer WAA5716 jest proszony o natychmiastowe zgłoszenie się do samochodu. Dobrą sprawę? 2000 się należało. Przepraszam, już przestawiam. Zagapiłam się. Nie interesuje mnie to, niech się tu byle czym podrzucą, chociażby polewaczką, no. Moje inkognito to po prostu tutaj się szlak trafił, w związku z tym musisz mnie podmienić. Tak, zgłosisz się do dyżurnego tu, znaczy do dyżurnej. Słuchaj, tylko tę zgodę na podsłuch musisz mieć przy sobie. I nie jedźcie za nią. Ja zaparkuję pod Wiktorią od strony Trauguta. Kołuje na stanowisko numer 11. Polish Airlines plane flight number 282 from Ja 07, słyszymy się? Tak, 07, słyszę cię, odbiór. No to za 15 minut zacznijcie nagrywać. Przerwijcie zapis, jak wysiądą pod Wiktorią z samochodu bez odbioru. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy przyjechał już może pan John Cieplik? Nie, zwolniono te rezerwacje. Kiedy? Niedawno dzwoniła jakaś pani. Dziękuję bardzo. Przepraszam, o kogo pytał ten pan? O pana Cieplika. Czy to, że się nigdzie nie zamelduje, nie będzie podejrzany? To już teraz nieważne. Twoja sprawa. Pieniądze. Tak jak zawsze. Dostanę twarde, ty dostaniesz zielone. Od kiedy ty mi nie ufasz? Zdradzić nas mogą tylko ci, którym ufamy. Sama to wymyśliłaś? Przeczytałam w książce. I pomyślałam, że to bardzo mądre. Nie? O co ci chodzi? O to samo, co i tobie. O pieniądze. Obietnice są dobre w miłości. Z tym, że ja i tu lubię konkrety. Idź się wykąp. Odprężona lepiej myślę. Przecież Jacek czeka w hotelu. To poczeka. Dużo chłopów, mało czasu. Zasłoń okno. Tam mieszka taki dziadek, który lubi, zdaje się, patrzeć, jak to robię. Naprawdę myślisz, że oni coś wywęszyli? Tu ci powiem. Magda, czy ty naprawdę nie masz nerwów? Mam. Tylko u mnie się to najpierw nazywa temperament. Możemy dzisiaj? A co cię to zaczęło nagle interesować? Dziecko urodziłoby się w Londynie. Czy ty czegoś nie kombinujesz? Co jest? Nie podrzuci nas pan na Żoliborz? Nie. Stówę. Powiedziałem nie. Zielonego, spieszy nam się. Jemu czy tobie? Obojgu. Nie nudź. Uff, ty. Mam jeszcze jedną prośbę. Numer rezerwacji zagranicznej lotu. Może mi pani podać? Proszę bardzo. Dziękuję. Mogę stąd zadzwonić? Tak, tak, jestem. Lot rezerwacje zagraniczne. Dzień dobry pani, porucznik Borewicz, Komenda Stołeczna, Milicja. Ja chciałem spytać, kiedy w ciągu najbliższego tygodnia ma odlecieć do Londynu pan John Cieplik? Powinna być rezerwacja na to nazwisko. Przykro mi bardzo, ale takich informacji przez telefon nie udzielamy. Proszę pofatygować się do nas. Tak, rozumiem, dziękuję. I nie zostawiła nowego adresu? Nie. A rzeczy zabrała? Tak. No, sam sprawdzę. Panie Jacku, jak tak można? Do widzenia. Coś ci ta Anglia nie służy. 450 sztuk. 100 tysięcy to daje... 45 milionów. Słuchaj, jest jeden sposób. No. Zadzwonię do lotu i przebukuję twój bilet już na jutro rano i załatwimy to dziś. Dobra, ale najpierw muszę zobaczyć zielone. Nawet je zaraz dostaniesz. Przypływ zaufania? Nie. Konieczność. Co, boisz się? Uważaj, bo się zestrasz ze strachu. Przymknij drzwi. Świeć! To tak. Tak. Nie ta. Rusz się! Magda, ale to... Dobry wieczór. Tym razem przesyłkę myśmy przejęli. Jaka przesyłka? O czym pan mówi? Kim pan właściwie jest? Trumna została oficjalnie otwarta w obecności księdza proboszcza. Jest pani zatrzymana do dyspozycji prokuratora. Kuzyn. Pan John Cieplik, tak? Tak. Pański paszport, proszę. Pani się nie spieszy? Co jest? Dziękuję. Przeszukaj go. Proszę zdjąć płaszcz. No. Nie lubimy rozbierać się przy obcych. Wszystko. Proszę się ubrać. Komenda Główna Milicji Obywatelskiej? To do nas. Zabieramy ich. Zawiadam cię dyżurnego, żeby tam była jakaś dziewczyna. Ją też trzeba przeszukać. Nie mam nic do ukrycia. No fakt. Zapnij się, bo się przeziębisz, a ksiądz będzie miał niespokojne sny. Mnie te twoje dwa piegi nie interesują. Zabierz ją. Panie poruczniku, bransolety. Ta szajbuska. Nie przesadzaj. Proszę. Czy mogę liczyć na to, że dzisiaj się obejdzie bez striptisu? Nie mam nic do powiedzenia, poza tym, że chciałabym papierosa. Proszę bardzo. I nadal nie będę miała nic do powiedzenia. Czy przyznaje się pani do spowodowania śmierci Karola Rausza? Nie mam nic do powiedzenia. Do przemytu złotych $20 do Polski się pani przyznaje? Nie wiem, o czym pan mówi. Kim jest John Cieplik? Nie wiem, o kim pani mówi. Powtarzam, nie mam nic do powiedzenia. I to samo powtórzę przed sądem. Nawet gdyby mi pan paznokcie powyrywał. Nie wygłupiaj się, że doskonale wiemy, że John Cieplik był twoim mężem. Popełnił pan błąd. Trzeba go było złapać na lotnisku na cle z tymi dolarami. Po Warszawie można chodzić z milionami dolarów. Jeszcze trochę będą w obiegu. Kto był inicjatorem? Kiedy pierwszy raz przerzuciliście monety? Miejsce zakupu tych dolarów w Londynie. Hmm? No dobrze. Jeszcze jeden? Rozwiązać? Obłowiliście się. Parę milionów, panie poruczniku. Za dwa takie drobiazgi może pan kupić sobie samochód. Tylko pan wie, ile ich tu było. Matka uważa panią za sprytną. Ja uważam za kanalię. A pani jest po prostu głupia. Dała się pani zrobić jak małe dziecko. Coś pani pokaże. Mam wszystkie tak spróbować? Do Londynu miała pani wyjechać 24, tak? No to jeszcze coś pani pokaże. Pamięta pani tę kopertę? Widziała ją pani. Wyjąłem ją z portfela Cieplika. Komenda Główna Milicji Obywatelskiej, Warszawa, ulica Puławska. Numeru nie znam. Kierując się poczuciem godności narodowej i obowiązkiem wobec dawnej ojczyzny, uprzejmie donoszę, że obywatelka Magda Cieplik z domu Rausch zamieszkała ostatnio Truskawicka 16, wyjeżdżająca 24 kwietnia do Londynu rejsem LO 281 o godzinie 7:50 wywozić będzie kilka tysięcy dolarów wszytych w pasek założony pod rajstop. Tak miał być? Równocześnie informuje, że jest zamieszana w śmierć swojego przybranego ojca, Karola Rausza, oraz we włamanie do kasy Akademii Medycznej 2 lata temu. No myślę, że chciał to wysłać tuż przed odlotem z lotniska. A ty pewnie myślałaś, że w Londynie czekać będzie na ciebie lojalny wspólnik z połową doli. Nieźle cię chciał załatwić. Niech pan pisze. Będę mówić. W sumie był to bajoński interes. W każdej trumnie przychodziło 150 do 200 takich monet. Za jedną taką złotą, fałszywą $20 płacili za granicą około $80. W Polsce sprzedawali po 100 tysięcy, $700. No i skupywali papierowe dolary i wywozili. Monety, nasi mieli parę egzemplarzy. Spreparowane jest wspaniale. Szkło z dużą zawartością ołowiu. Waga idealnie dobrana, a cienka dwumikronowa pozłota odpowiada próbie dolarowej 0,900. Nawet brzęk ten sam. Swoją drogą, dziewczyna musi mieć mocne nerwy. Tak. Kto był inspiratorem? Nie wiem, myślę, że się nie dowiemy. A co ze śmiercią tego starego Rausza? O, prawdopodobnie bała się, że ich wsypie. Nienawidziła go od dziecka. W końcu to on spowodował zamknięcie jej w zakładzie poprawczym po tej kradzieży. Z tym, że chyba nie wtajemniczała go od początku, bo nie musieliby się wtedy włamywać do grobowca. Ile osób żyje w przekonaniu, że zauciłane pieniądze zabezpieczyło sobie starość? Podaj by się nigdy nie musieli przekonywać. Uczciwy człowiek powinien liczyć na uczciwie zapracowaną emeryturę.